Cześć, witam was w kolejnym odcinku Don Ster wiedzy obok mnie Snowman. Gdzie kurczak, proszę, wróć. Ja jestem na dole, robię jakieś odpierdole. Ja nie wiem, co robię. Snowman, ty miałeś iść na pająki chyba w dzisiejszym odcinku, tak ci wspominałem, nie? Coś tam mówiłeś, ale ja idę ciąć drzewo. Nie no, weź iść na te pająki, bo nam się to przyda. Jesteś siłaczem i w ogóle najedz się trochę i idź zabić pająki. No jeszcze nie powiedz, co, żyję jeszcze inną mapą. No właśnie. Tak. No raz to tylko zagraliśmy jak na razie, więc nic dziwnego. Chwila, bo ja chciałbym zrobić nam krokpoty. Czy mamy na tyle kamienia? Mieliśmy chyba w skrzynce którejś z tych. Jest kamień. Drzewa są wszędzie, Paweł, o co ci chodzi? Ale co nam trzeba, nie drzewa? Ale do czego nam co trzeba? No cokolwiek, nie wiem co mam przynieść. To pomóż Snowmanowi, żeby on... Nie ścinał, ani z pająkami walczył. Nic ze Snowmanem. Nie, no pomóż mu walczyć z tymi pająkami. Weź to drewno stąd, bo nie mam jak położyć tego. Ja muszę mieć pusty plecak. O Boże. Dobra, chwila. Będziesz w plecaku walczył. A teraz się odsuń, bo chcę tu postawić garnek, który jest nam potrzebny. Tobie jest potrzebny. To ja idę zwiedzać. Nara. No czy? Jedzenie zbierać. W sumie dobry pomysł. Dajcie mi bro. I zaraz ci stworzę. Potrzebuję liny. Masz zbroję? Nie. Nie wiesz skąd? To zaraz ci też zrobię. Cholero. Strzałem. Wszystko trzeba mu robić. Tylko Paweł, pamiętaj, że koło 12 dnia znowu psy będą. Dobra, masz tu wszystko. Ja idę spalić więcej drzew. I ogólnie fajnie jest. Bardzo się świetnie bawię. Nie wiem, czy ktoś był na live, kto to będzie teraz oglądał. Grzybki podpaliłem, krąg grzybków zniknie, no nie. Kurda, to było dobre miejsce, żeby jedzenie zbierać. No do dupy, mogliśmy to najpierw wyciąć, jestem głupi. Dobra, mamy popiół dzięki temu. Więc na live trochę pograliśmy, spotkaliśmy Ewekusa, to jest taka owca, która przychodzi zamiast Krampusa. No nie zamiast Krampusa, tylko Koalefanta lub Warga. To jest takie coś dziwne. Jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to na fanpage'u jest, więc zapraszam. Link w opisie. Jak to zwykle mówić. Nie, żeby tu było ciemno czy coś. No to sobie rozpalisz. Jak jest ciemno, to wróć może do domu, a nie baw się z tymi jonkapami. Nie, żebym miał lagi. Nie, żeby było ok host. Nie, żeby przepraszam, był ja mam bardzo ładny ping. Paweł ma 128, ja mam ok. Więc to wina Snowmana, jesteś gruby. Jak grubym trzeba być, nie, żeby się na serwerze nie zmieścić. Wystarczająco jak są. No dokładnie. Hehe, ale śmiesznie. Hehe, hehe. He. Ty tam jak będziesz ścinał te drzewa, to uważaj, żeby cię nie zaatakował jakiś dziad zły, niedobry, najgorszy. Add fuel, add fuel. I jeszcze jednego sobie zrobimy tego, krokpota. Chwila. Po co ty to tak wcześnie dołożyłeś? Bo ja lubię, jak już jestem przewodnicku i zbliża się noc, myślę. Paweł, zbieraj kamienie. No jeszcze to noc jest pół wieczora. Akurat nie wiem, teraz jest noc niesamowicie krótka. Paweł, zbieraj kamienie. Dobrze. Jak będziesz widział, oczywiście. Na razie biegam po gigantycznej sawanie. Dobra, powiedzmy, że jest okej. Okay. Oto kupy bawołów też możesz pozbierać. Fajnie by było, jakby to były bawoły, jaka cofka. No tylko ci mówię, że pamiętaj o tym. Dobra, to mi już niepotrzebne. Teraz tu. Gdzie my drewno będziemy chować? Mamy jakąś skrzynkę na drewno? Chyba nie. Mamy pełno drewna, co zrób jakąś. No, znaczy jest na tyle skrzyni, ale chciałbym zrobić jeszcze ze dwie skrzynie, żeby ładnie to wyglądało. Bo przede wszystkim chodzi o to, żeby to ładnie wyglądało, nie? No. Nie chodzi o to, żeby działało. Nigdy. A z momentu masz na tyle drewna, żeby mieć przy sobie 20 przynajmniej? Co? Czy masz 20 drewna przy sobie? Nie musisz mieć... dwa. No to weź sobie 20. Tutaj. Tu. A struktury... Mój drogi, należysz do mnie. Jezu, Paweł. To zabrzmiało strasznie, albo dziwnie przynajmniej. Strasznie dziwnie. Strasznie dziwnie, no. Czekaj. No co, Chester? Aaaa, znalazłeś nowego? Jak nowego? No bo... To nie ta mapa. No właśnie. Na tamtej mapie mamy Chestera. No, teraz znalazłem następnego. Mhm. Oj, lodówki by się przydały też. Kurde, to by się tyle rzeczy przydało.
Tak, na tym live to się fajnie. No, na live to mamy dobrego save'a. Jeszcze będziemy live'ować, więc jak będą informacje, to wchodźcie po prostu sobie. I będziecie mieli... Następnym razem będą live'ować, jak znowu gdzieś wyjadę. Żebyś przypadkiem nie. z nami nie grał. No. Dobra, więcej skrzyni na razie nie potrzeba, bo i tak są puste. Jak wasze głowy. Tastes funny. Znowu umiesz takie triki? Dobra. Idź na te pająki teraz. A gdzie są? No sprawdź na mapie. Tam na dole są. Pod naszą bazą. To dla ciebie to jest dół. Tam jest dół. A, widzę. Tam gdzie ja idę jest dół. Jak się z nimi walczy? No, miałem cię nauczyć, zapomniałem. Dobra. Podchodzisz, pokażę ci, tylko że to muszę być ostrożny. Patrz, podchodzisz. Jeden wychodzi, nie bij go, nie bij go, odchodzisz na razie. I tu go lej. Dobrze, i tak podchodzisz, odciągasz jednego i jak już nie będą wychodziły, to rozwalasz sobie tego kokona. Tylko nie atakuj po prostu przy kokonie ich, bo wtedy wyskoczy cała armia i będzie źle. A ja spróbuję coś wykombinować, żeby tu jedzenie jakieś znaleźć. Zbierzesz go! Jak będziesz miał monster mity, to bardzo dobrze. Jakie instrukcje? Nie, nie, żebym zbroję założył, czy co? Nie. Może ja pozbieram grzyby, które są w lesie. My nie mamy jedzenia w ogóle tutaj, szczerze ci powiem. Ja mam 6 jagódek, 2 niebieskie grzyby, 1 czerwony, 4 marchewki i 1 nasionko. Z momentu, gdzie ja teraz jestem, też są pająki. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Aha, bo to nie widzisz na mapie. Tam, gdzie ty przed chwilą wchodziłeś, tylko powiedziałeś, że to nie jest góra. Znaczy, nie jest dół. Więc spoko. Kurde, rzeczywiście tutaj będzie ciężko wyżyć. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby tutaj się osiedlać był. Czemu? Bo niezbyt mamy jedzenie. Znaczy, jak odrosną te jagódki, to będzie zajebiście. Będziemy mieli całą tą farmę, nie? Ale na 3 osoby, żeby króliki? Żyć w takim miejscu... Nie mamy królików tak, za blisko. Jak to? W lewo. W lewo? Tak, trochę w dół zejść i trzymaj się cały czas ścianki i w lewo. I tam przechodzisz na tą gigantyczną no, sawannę. No dobra. Snowman, masz zbierać wszystko z tych pająków. Ja przy okazji poszukam koalefanta, bo zgarnąłem ślada jakiegoś. Tylko żeby to nie był ten typ, bo wtedy to mamy przesrane. Jego nie można atakować samemu, bo inaczej jak jesteście sami, to po prostu on was zapluwa takimi... No taką glutem, plegmą. To się nazywa flegma właśnie i... Niezbyt macie jak go zabić, bo stunuje was tym. Dobra, ja tu postaram się jakoś wejść od tej strony, żeby... Nie wkurzyć pająków, dobra. Ślady jest w dół dalej, tu znalazłem berisy. Nie diguj ich, tylko wyciągnij, dobra. I kolejny grzybory. O, i tu spadł dergon, bo się biły te świnki, spoko. W sumie moglibyśmy zrobić młotek i porozwalać te domki, wtedy mielibyśmy z nich skórę. I moglibyśmy sobie porobić hełmy na gdzie przykład. Gdzie tu są jeszcze pająki? W prawo od tamtych pająków, gdzie ty jesteś i trochę do góry. Jak dojdziesz do krawędzi, to do góry. Okay. I tam jest pełno pająków. A, widzę. Tylko też ostrożnie bądź. Póki one są właśnie w tych małych kokonach, to masz... O, fuck! Dwa wyskoczyły! Słyszycie? O. Wiesz, jak je atakuj? Czemu mam takie lagi? Jednego i drugiego. Jeden, drugi. Tak cały czas. A lagi mam. Jakieś dziwne. No dobra. Wytrzymasz. Wróciło mnie 2 razy. To... A mam mniejszy pięk niż Paweł. No rzeczywiście, masz 60 teraz. Całkiem nieźle. O fuck. Co jest? Co ja zrobiłem? Wróciły się do gniazda i wyskoczyły mi następne. To nie jest, to odciągnij tamte. To nie jest tak, że one się spawnują od nowa. O fuck! Co? Co to za żółte pająki? To są wojownicze, to uciekaj. Bo one dosyć mocno biją. Chyba, że się najesz, to wtedy możesz z nimi walczyć, żebyś nie tracił po prostu za dużo zdrowia, nie? O fuck, jak one skaczą. Uwaga, wykopuję grób. Oby to nie był duch. Okej, okay, straciłem trochę psychiki, ale mam jakiś przedmiocik. Przecież miałem nadzieję na coś innego. 4 pająki mnie gonią, ale śmiesznie. Jejku, ucieknij im po prostu. Skomplikowane, nie dać. Takie trudne. No. Chwila, co ja zrobiłem z mapą? Tak ma być. Jest dobrze. Nie wiem, zgubiłem gdzieś ślad tego kalefanta. W lasach się go ciężko... No, parzamy go, dawaj.
Taki on wytrzymały gnój. No jaki ma być? Dobra, znalazłem śladko elefanta ponownie. Teraz prowadzi gdzieś do góry. Dobra, wiesz co, jest wieczór, to lepiej nie chodźmy tutaj, bo tu pająki wychodzą. Ja tylko tego koalefanta spróbuję doszukać, ale pewnie mi się nie uda jeszcze przed nocą. Okej, pająków jest za dużo, ja wracam do domu. Już się na mnie wkurzają. Snowman, tobie też radzę wrócić. I to z mojej perspektywy odcinki muszą być zajebiście ciekawe. No w porównaniu z tym, co my robimy, na pewno. Więc perspektywa Pawła w opisie tak samo. I zaraz będzie 10 wyświetleń pod moimi filmami i będzie mi smutno. Dobra, mówimy, że ślady zniknęły, dobra, spoko. Boże, te pająki się musiały czepić Chestera. Snowman, robię jakieś jedzenie, ale to mi nie podkradnie, bo ja nie mam praktycznie głodu. Znaczy no, spadł mi strasznie. Mogę ci zrobić, jeśli masz jakieś mięso, to mi daj, to ci zrobię coś. Te pajenne trzeba. Może być, bo ja to dodam do tego grzyby i będzie okej. Dzięki. To w takim razie możesz to zjeść też, co tutaj wyrosło teraz. O, borówki nam urosły. Chociaż przynajmniej tutaj, o spoko, tak, zajebiście. Ja jestem wielki. To dobrze, to nie przeje... Jezu, jaką ma głowę. Większą niż zawsze. Dobra, to już sobie ja zgarnę. Też potrzebuję trochę jedzenia. Marzek, jesteś mały. Dobra. Kolejne. Zajebiste są te grzybki, jednak da się wyżyć w lesie. I skurczak. It's snowman. Hello. Dobra, nie pierdź już. Dobra, ja to sobie zbiorę i ugotuję kolejne. Przydałyby się lodówki też właśnie porobić. Dobra, to sobie już weź. Po drugiej stronie jesteś tego, tak? Tak, po drugiej stronie ścieżki kamiennej. Czyli mówisz, że jak zejdę tam... Przy lesie, tak? Przy lesie będzie przejście do tej? Do królików? Tak. Snowman, weź sobie jeszcze jeden. Halo, nie słyszę cię. Coś ci się musiało zrobić w takim razie. Naprawdę? To, aha, no dobra. No weź sobie to drugie jeszcze meatballsy. Taki bezbek. Bezbek, hehe. Ale ciota, nie umie podnieść meatballsu, no. Taki siłaż niby. Okej, jeszcze mogę ugotować jedno. I to sobie wezmę, a tamto co sobie weź. Mister! O kurde, o kurde. Trochę noc. Tak, tylko trochę. Co ty robisz w ogóle, Snowman? Bawię się przyciskami na klawiaturze. No to fajnie. Może coś odkryję. Zaraz włączy sobie ten. Konsolę i nie będzie umiał wyłączyć. Może nie. No oby nie. No dobra, w sumie wezmę sobie to też, bo ja gdzieś wyruszam, więc... Wcale nie przejadam się. A, mam wszystko, okej. Tutaj sobie dopatykuję tylko. Dobra, ile zebrałeś tych sieci? Weź odłóż je do tego, do skrzynki tutaj. 6 chyba. To odłóż je do tej skrzynki na dole, o tu. Bo w sumie byś... Do tej, o tu. Tu będzie w sumie taka skrzynka na rzeczy z pająków na przykład, o. Dobra, tego dnia też możesz tam iść, ja pójdę zagarnąć, czy są te króliki zem. Rzeczywiście. Chyba, że Paweł kłamie. To jest szczegół do zapamiętania. Nie chodzić w nocy po lesie, gdzie są pająki. O, też nie fajnie. Wchodzisz nagle na pajęczynkę, coś nie no, tak. No, tak trochę. Bo już tak dwa razy zrobiłem tej nocy. Ale żyję. O, rzeczywiście, widzę już ten teren. Świetnie. Ej, to niedaleko to jest? Naprawdę. No i to jest takie dość... Huge. Takie dość spore. Ale jest tam przejście. Może na środku. Jest. Może będą jakieś takie spore tam bawoły, bo tu właściwie mam tego... domek tego... Tego uja takiego, wiesz. Maktuska? No. A, widzisz, ja wiem, o co chodzi. Jejku, nie mogło być przejście jakoś bliżej. Tylko musi być przez bagno jeszcze. Super. O, tu są ule, może bym się zajął tymi ulami. Dobra, ja tu przyjdę. Jak Snowman nazbiera więcej tych sieci, to ja tu przyjdę i zgarnę ule, póki jeszcze mamy ten dzień. Nie brzmi źle. A, i tu są pająki. Brzmi jak plan. No dokładnie. A może ja tak przejdę bardziej środkiem, a nie przy krawędziach, to zgarnę jakieś ciekawsze miejsce. No, przy krawędziach to ja byłem już. Może tam gdzieś na samym środku bawoły. No to tylko trzy kubki tych, znaczy te takie dziurki cztery znalazłem na razie. To niezbyt w bliskim miejscu, żeby takie coś... O, tu jest w miarę blisko wszystko. Bo chciałbym mieć taką, wiesz, miejsce, w którym
To będzie tak jakby skupione, żeby nie rozchodzić się po tych miejscach innych. Miejsce na sukces, jej! Dobra, doszedłem do krawędzi jednej, na pewno tu nic nie ma. Tu jest kamień, tylko że ja mam 3% kill offu. O, znalazłem 25 kamieni, jakbyś chciał. Uderzenie w mikrofon. Dobra, znalazłem miejsce, gdzie mógłbym zrobić pułapki. Bo jest ich tu pełno w jednym takim skupisku, dosyć sporym. Jak wrócę do domu, to będę musiał sobie nadrobić tamtego wszystkiego, co tam jest. Chyba że sobie tu pozbieram w sumie tej trawy, bo tu jest jej sporo. Nie pomyślałem o tym. Ja patyki zbieram, jak to tak go nie poleci, to akurat. Biorę wszystko, co tam masz. Takie ciekawsze rzeczy jakieś też. Co to było? Mój Jezus, Snowman ewoluuje. It isn't even my final form. W dupę, no! Co? Znowu tyle pająków, a jeszcze słabne i mam lagi. Umrę! Nie, nie, weź. Powiedz, że nie masz mięsa, no nie przy sobie. No szkoda mam powiedzieć. Mam 60 HP. No to jest dużo. Ja mam 150. Mało. To jest taka 1/3. Jeszcze mam lagi, nie mam jak uciekać. Boże, ucieknij po prostu i daj sobie spokój z życiem. Masz jakbym więcej nie miał lagów, to bym się łatwiej. No to przykro mi, a przed chwilą miałem 60 pingu, a teraz masz 100, znaczy 400. Dobra, zgarniamy trawkę, bo muszę zrobić więcej tych pułapków. To jest w ogóle jakaś ścieżka, ciekawe czy prowadzi do jakiegoś ciekawszego miejsca. Ścieżki zazwyczaj do czegoś prowadzą. Nie zawsze. Ale te kamienne na pewno prowadzą właśnie do wiosek. No. To już można tak potwierdzić. Z jednej, tak z znaczy nie jest to potwierdzone, bo tak nam się zdaje z doświadczeniem, można powiedzieć, bo... Tak od 5 mapek przynajmniej zawsze tak miałem. No właśnie. No to chodzi. Więc to przypadek wątpię. Chyba ta pułapka niezbyt zadziałała przed chwilą. Okej, okay, ale ta już działa, bo widzę, że się złapał. Kurliczek. Tu kolejny się złapał. A, to spoko. No dobrze. To już nie wrócę do domu z pustymi rękami. Upolował coś mężczyzna. Ja jestem kobietą w tej grze. Zajmuję się domem. Ja nadal takie wyprawy zbierackie wyruszam. No właśnie. A Snowman? Walczysz pająkami. Znaczy, tak. Jeśli to walką można nazwać. No właśnie. Bo on jest grubą ciotą i nie umie walczyć. Woboły! Gdzieś tu są, bo są kupy. Aktualnie wróciłem do bazy i zebrałem jagody. Świetnie, szkoda, że te jagody tam rosły od dłuższego czasu. Znaczy od krótkiego czasu i lepiej by było je zostawić. Dobra, wabuły, nie macie czerwonych dupów? Nie mają. Mogę tu zostać na noc i je ogolić, tak myślę, że to nie jest zły pomysł. Snowman, pozbieraj sporo tego, tej sieci. Mam 5 i tam było 6, to mam 11. O dobra, no to powinno wystarczyć. Jak możesz, to zrób mi ten Beekeeper Hut i z 2 siatki, o ile wystarczy. Siatki takie do łapania. Zasrane indyki! Zagonię, nie wiem, na przykład pod koniec mapy i możesz je tam jakoś zabić, chociaż to nie jest takie... O i widzisz, ta ścieżka, można powiedzieć, że doprowadziła mnie do wabołów, bo była na samym końcu... Znaczy na samym końcu tej ścieżki są waboły. Dobra. Ja sobie podozbieram jeszcze trawki i osiedlę się przy niej za chwilkę. Ej, jak mam pochodnie w ręku i golę te waboły tą takim śmieszkiem, to mogę to robić, czy wtedy światło mi się traci? Nie mam pojęcia. Spróbujemy. Ja tak powiem ZW. Dobra. WZW. Taka świetnie, że... Tylko, że fajnie, że on sobie nie rozpalił ogniska i zaraz umrze. Aha. Chyba, że sobie... Rozpaliłem. O, właśnie. Może sobie rozpali. Tu jakiś jeden lonely bawoł. Można kiedyś go przyjść zaciukać. Wiem, że to złe, ale trzeba. To przetrwanie. Nie wrócił do mego domu, na szczęście nie. Dobrze. Oj, trawo, podnieś się, jak już cię podnoszę. Dobrze, wracamy do wabołów. Nie no, dobra, nie będę kombinował, rozpalę sobie ognisko zaraz przy nich. O, już mam na 2 farmy, fajnie. Żeby to ognisko dać.
Dobra, poczekamy aż usną, dopiero postawimy wtedy to ognisko i je ogolimy. Tu jest raz, dwa, pięć wabołków. Dobra. Ewentualnie po tamtego szóstego pójdziemy już normalnie z pochodnią. Mam pochodnię 86%, okej. Okay. I pamiętajcie, że jak golicie waboły, to postawcie gdzie indziej to ognisko, nie tak gdzieś blisko nich bardzo, bo wełna się może spalić. I to dosyć szybko. Co raczej nie... Dobra, ile trzeba tych kamieni? Nie no, spoko zbiera, ile chcesz, nie? Mam już stack. I jeden. Light. Dobra, waboły poszły spać. A my możemy je teraz ogolić. Shave. Shave them all. Gotta shave them all. Dobra. Pozbieramy teraz. Zobaczymy, ile wełniaka nam się zgarnie. Gdzie ty idziesz, debilu? Kto idzie? Moja postać. Zaczęła iść gdzieś. Debil jak debil. Lol, były tu dwa waboły i zaginęły właśnie. Dobra, jest i kupa. Panowie, ja się za chwilę zwijam. To jeszcze z 10 minut ponagrywamy. Dla mnie to jest za długo. Ty jesteś za długo. O ja pierdzie. To najwyżej ty sobie pójdziesz, my sobie poradzimy bez ciebie jakoś. Spoczko. Ja już będę wracał jak do bazy. Zwykle. No co? Zawsze sobie bez ciebie radzimy. Możesz być szczęśliwy. Nie. Tak. Łooo, pułapki. Pozbieram wam wszystko i wyjdę. O Jezu. Paweł, ty nie wracasz nie. Już do bazy? Co? Nie. Ojej. A muszę? Nie, nie musisz. Nie, wcale nie jestem na drugim końcu mapy. Nie, no spoko. Tylko z tym zwiedzaniem też trochę uważaj, stary. Czemu? No, żeby cię jakieś piesły nie dogoniły nigdy. A ja mam tą laskę. To... Mhm. Chwila. Cmentarz. Coś u mnie rusza rzeczami i jest dziwny szum na tym. W Ada City. Słychać takie pypy pypy. Wiem, że wiecie o co chodzi, więc nie śmiejcie się. Pypy pypy i koniec. Wiemy wszystko. Tak. Dobra, tu jest dużo, dużo tych pszczółek. Będę musiał tu przyjść właśnie porozwalać te ule. Rozwalę ule czule. Ule czule. Cześć, Indyczku. Ty nie wiesz, co zrobić, bo nie ma nigdzie blisko jagódek. Ho, ho. Paweł zabrzmi jak typowy pedofil. W sumie to koło nas jest duże miejsce, w którym jest jedzenie. Jeszcze takie w miarę świeże. Ej, pierwszy raz chyba miałem laga na własnym serwerze. Cofnęło mnie tak centymetr. Okej, okay, host. Nieprawda. O Boże, zabiłem indyka. Obie rzeczy wpadły do wody. Bywa. Miło. O, dwa indyki. Lol. Co one nas tak napastują teraz? Ty jesteś w bazie? Zaraz będę w bazie. Bo tu też były dwa indyki i wszystkie jagódki pozazierałem. Ja pierdzie. Nie, zbyt... nie mam sił do niego. Ja teraz nie mam zamiaru nic mówić, nie plymkaj tym Facebookiem tam, bo cię plymknę ja. To nie u mnie. A u kogo? U mnie też nie. O Boże. Jak ja wyłączam zawsze wszystko. Ja też mam wyłączone. Duchy. O, zgadnijcie jakie gniazdo znalazłem. Duże. A ja gram na słuchawkę. Ale kogo gniazdo tak raczej? No jak kogo gniazdo? No pająków. Nie. A, wielkich ptaków? Tak. Tak. O, jakie to taki jest. Tak. To jest. Paweł. Tak. Tak. O! Snowman! Możesz jeszcze go poszukać jak chcesz, patrz. Kogo? Koalefanta, gdzieś w tamtą stronę jest. Nie. Nie. Ja potrzebuję czegoś, co HP zwraca. No, spoko. Chyba wracam do domku. To w następnym odcinku. Nie. Ci powiem, co zwraca HP. Chyba, że sobie sprawdzisz na wiki, ale nie będzie ci się chciało, więc na następnym odcinku będziesz wiedział dopiero. No to cześć! No to cześć. Co? Nie no, Snowman musi iść, no to idzie. A, to nie idzie. No. Potwierdzone info. I tak, już za 5 minut będziemy kończyć, więc nie ma problemu. Coś tam narobił. Zostawiłeś skrzynię tę?
Sieci? Nie. No to wróć i zostaw. Pozostawię wszystko, co ci jest zbędne. Potrzebne mi są te sieci, Snowman. Nie mam czasu. Jak za grubo człowiek trzeba być. Dobra, zobaczę ile jest w skrzyni, może wystarczy. Na cokolwiek. Nie wiem. Czapka jakaś. Beekeepera. Nie, 8 potrzeba, świetnie. Muszę sam sobie zabijać te. Ale ja tego robił nie będę, bo jestem głupi. Ja za to mogę na przykład zrobić łopatę. Chyba, że ją mam, nie miałem, dobra. Wykopać tutaj. Krzaczory, miszory. I postawimy sobie gdzieś tutaj farmy. Zgarnij kogo zaganiam do domu. Koalefanta. No cię chyba pogrzało, myślałeś, że będę szukał po tym, co zobaczyłem? No w sumie też bym się bał. Nie no, samemu teraz nie ma szans, żeby koalefanta szukać. To jest zbyt potężny stwór. Piorun nam gdzieś tu pieprzną. Tak, w las i cały się fajczy. Ja wypieprzam stąd. Ała! Drugi mamy sfajczony las, jakby się... Dobra, cześć Snowman. Cześć. Dobra, gdzie my mamy kamienie? Nie tu. Tu. Tu, tu, tu. Nie wiem, masz złoto. Masz pojęcie. Czekaj. Masz minco. Kurde, no. No jak to? Chwila, musimy go złapać. Co on ma takiego speeda? Aha, leci do krzaków jakiś. Już go nie złapiemy. A patrz, jaka ładna poświata tu jest. Chodź no właśnie, mnie. Co tu się dzieje? No zgadnij co, las się pali. Aha, Boże. Oluju! Cały spłonął. No dobra, no to będziemy mieli przynajmniej węgiel. Mięso z ptaka wypadło. Miło. Upieczone. Zostawiłem ci tam po skrzynkach. Dziękuję mu, przyjacielu. Żegnaj. Proszę bardzo. Do widzenia. Pokazuj się tu więcej. Paweł, będę się pokazał. Paweł taki miły. Na kolejnych odcinkach. Dobra. Powiedz, że mamy mięso. Mamy, mamy. Cześć, cześć. I poszedł. To gdzie to mięso? A nie, jeszcze nie poszedł. Nie wiem, zaraz ci dam. Chester, powiedz a. A. Łap całe jedzenie. A. Umiałem tylko jedno mięso. Dobra, ja mam 3 króliki. To mogę ci dać zaraz. O, to jest tak bardzo niezbędne. Egzaminę Paweł. Ojej, no mogę przejść, kurde. Jak grubym trzeba być. Tak jest. Ja. Nie mam 6 marchewek. Aha, dobra, stąd. I co ja tam mogę włożyć? Marchewkę na przykład. Czemu te skrzynie są puste? Bo jeszcze nic do nich nie wsadziłem. Dobra, patyki dołóżmy. To mi się tu nie podoba. Wyjdź stąd. Dobrze. To tak, masz. Posegreguj sobie, bo mi się nie chce. Ojejku. Paweł. Ja tu cały dzień siedzę w tej bazie, zawsze w każdym odcinku i nagle segregujesz. A pułapka to po co mi? No nie wiem, znalazłem. I napal, bo nie mam czym. Już. Proszę bardzo. No dobra, póki jeszcze jest czas, to mogę posegregować. Myślę, że jest jedzenie, jakbyś chciał. Nie trzeba. To dobrze. Mam po sobie przeognię psychiczne. Właśnie ja psychiki za dobrej nie mam niestety. Ostatnimi czasy. A kamienie. Dobra. I kolejne kamienie. To może zrobimy tak. Waboły. Wabola wełna, kupy. Co tu jeszcze jest? It's kurczak. Of course. Oczywiście Snowman wjebał wszystko do jednej skrzyni, w której nie powinno tego być, ale co z tego? Berisy na przykład tam wciepę. Ugaszę ognisko. Nie. Dobra. To sobie zjemy. Co ty zjadłeś? Nic. Tu wsadzimy to, na dole będzie nie tu. A mięso z potworów? Też gdzieś trzeba schować. Mam, 4. To do Chestera. Dalej. To włóż, bo ja już nie wiem, co ja robię. Żeby działał jeszcze w ten sposób. No, to by było miło. Okej, ja się już najadłem. Dobra, zobaczmy, co tam Chesterze jest ciekawego. Ło! Ło, ło. Jedzenie. To mi się podoba. Zbierałem. No dobra, kończymy.
No można skończyć nóżki. To rozwój niesamowity, zrobiliśmy nic. W następnym odcinku ja będę dalej pewnie rozbudowywał bazę, Paweł pewnie znowu wyruszy w podróż, Snowman pewnie będzie nas wkurwiał znowu. Ginę pająki, nie zabiłem, mam lagi. Tak. Nie, nie wiem o co chodzi. Zabił pająki, dzięki niemu będę mógł rozwijać się w kolejnym odcinku i naszą bazę. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam również do Pawła, który zwiedził trochę mapy. Ja sobie pewnie będę musiał obejrzeć, żeby wiedzieć, co tam się na mapie dzieje. Łapeczki w górę mieli widziane. Z tej strony mówił Kurczak, z tej strony mówił Paweł. Tak, mówiłem niestety. No i cześć. Cześć.